Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj, moi drodzy, karty dnia na dzień 3 września. Zaczynamy karty Tarota oraz uzdrawiająca moc Archanioła Rafaela. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam do wysłuchania. Zaczynamy. Myślę, że u Was wszystko w porządku, moi drodzy. Czujecie się dobrze, bezpiecznie w tym miejscu, w którym jesteście. No i zobaczcie, sama wypadła tutaj ósemka buław. Ja lubię czasem tak właśnie, jak się stanie. Sama energia, bardzo dynamiczny dzień zapowiada się. Tutaj ta energia przebiła się. Moi drodzy, cóż, jeśli sobie na to pozwolimy, to będzie przyspieszenie w naszych sprawach. Tu możemy załatwiać wiele spraw naraz. Może być wyjazd nawet samolotem gdzieś daleko. Może być, moi drodzy, dużo informacji osób koło nas. Przyspieszenie zarobku w naszej firmie, czy też w naszej pracy zawodowej, możemy mieć zwiększoną ilość obowiązków. Przychodzi do nas coś lepszego, zmiana, tak? Idziemy w górę. Myślę, że wszystko będzie się działo bardzo dynamicznie, niekoniecznie planowane wydarzenia tego dnia. No i oczywiście wspomnę jeszcze, moi drodzy, bo to jest żywioł ognia, buławy. Mamy tutaj do czynienia z dynamicznością, tak jak cały czas przypominam, z ogniem, z szybkością. Rozwój wydarzeń jest bardzo prędki. W aspekcie zdrowotnym musimy uważać, powinniśmy, bo nic nie musimy, powinniśmy uważać na skoki, czy to temperatury, czy też pulsu, z emocji, z przepracowania. Pijmy dużą ilość wody i troszeczkę równoważmy sobie właśnie zadania, też wyznaczmy sobie jakieś granice, zróbmy sobie priorytety, bo ten dzień rzeczywiście bardzo dynamicznie się nam tutaj zapowiada. Także spokojnie, moi drodzy, można się przygotować, aby, no wiadomo, na wszystko się nie przygotujemy, no ale dynamizm jest czasem dobry, ale ja wolę z planem działać, powiem Wam szczerze. Jak mnie tak za wiele nie zaskakuje, jakoś tak jestem bardziej poukładana, jak mam ustalone priorytety i działam z planem. Dobrze, moi drodzy, także tutaj będzie dosyć ciekawie i gorąco. Możemy dużo pracować, spotykać się, rozmawiać i zobaczmy kartę, kochani, jeszcze, która nam tutaj pomoże, a mianowicie Archanioł Rafael przypomina nam o dzieciach. No nic, możemy mieć tutaj do czynienia, moi drodzy, do dużo spraw dotyczących dzieci. I jest tutaj przypomnienie: drogi Archaniele Rafaelu, dziękuję Ci za wsparcie w pomaganiu dzieciom. Być może trzeba będzie właśnie załatwiać sprawy związane z dziećmi czysto. Pomóc, zrobić jakieś zakupy, coś ugotować, kogoś przypilnować i tak dalej. Pomóc w odrabianiu lekcji, skompletować książki do szkoły, być może też właśnie wziąć gdzieś na spacer i tak dalej. Także dzieci i jeszcze raz dzieci w ten dzień. Ja Was, moi drodzy, bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę dużo zdrowia i dużo sił na ten dzień, bo będzie wypełniony emocjami i zadaniami. Do usłyszenia, kochani, trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam bardzo serdecznie.